Cześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam to powiedziałem. Dzisiaj moją uwagę w tej Ewangelii zwraca moment, kiedy Pan Jezus mówi: nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Co to oznacza dla nas? Można się tak zakręcić, można się tak wpatrzeć w swoje własne myślenie, można być tak przekonanym o swoim własnym osądzie, że nawet zabijając drugiego człowieka, można być przekonanym, że wykonuje się dzieła Boże. Weź dzisiaj chwilę i pomyśl, czy gdzieś przypadkiem nie rozmijasz się z Ewangelią, z Panem Jezusem, z Kościołem, z prawdą. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.